serdecznie, drogie Wagi, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień. Co dla naszych Wag? Zobaczymy. Coś mi tutaj Waga coś podpisuje. Waga myśli o czymś, Waga coś spełnia, tak? Spełnia jakieś marzenie. Lecimy dalej. Tak, jest jakieś spełnienie. No, Wago, w czym coś Ci się uda, coś pięknego, coś wspaniałego, coś bardzo mądrego, bym powiedziała, warto by było coś urzędowego. Czyli Waga coś pokonuje. Coś pokonuje, nie ma biedy. Jedyne, co to martwi Wagę, praca, ale tutaj myślę, że kujesz swój los, Wago, na spokojnie. Waga się boi, że nie podoła w pracy. Podołasz, dasz radę, bo tutaj jest, mamy gwiazdeczkę, mamy sprawiedliwość, znasz się na rzeczy, także będziesz potrafiła, moja droga, zadziałać. Myślę, że tydzień dla Wagi energia jest giermek denarów, czyli jeszcze nie wiesz, co dalej, tak, ale już coś spisujesz, coś zaczynasz załatwiać. Jest trójeczka kielichów, gwiazda, jas, buław i szóstka denarów, czyli, moi drodzy, bardzo ładna energia. Przepraszam, dziesiątka mieczy jest do góry nogami, czyli ona się odwraca. Nic złego się nie dzieje, choroba odchodzi. Jeżeli Waga chorowała, to choroba odchodzi od Wagi. Myślę, że jest budowanie siebie, podnoszenie energetyczne, podnoszenie sił witalnych ogólnie, wracają siły witalne i Waga się czuje coraz lepiej, moi drodzy. Natomiast w energii bym powiedziała, że coś spiszesz, coś podpiszesz, coś załatwisz, być może nie prosi Cię o to mąż, być może, znaczy ogólnie partner, partnerka, tak, być może jakiś wspólnik biznesowy, a i nie mógł czegoś załatwić i tak naprawdę, bo tutaj by chodziło o pracę, ale Waga świetnie sobie tutaj z tym daje radę, to tak jakbyś była jakbyś, bo jak ryba w wodzie pływasz, tutaj pięknie sobie dajesz z tym radę. Myślę, że załatwiesz coś dla trygonu wodnego lub dla trygonu ognia, moja droga. W tym tygodniu spływają pieniążki obiecane, pieniążki zadawnione. Waga się z kimś godzi. Tutaj jest pogodzenie, bo tu jest świętowanie, tutaj jest wyjście z takiej depresyjności, kucie swojego losu, czyli tak naprawdę, Wago, zaspokoisz potrzebę swojego serca w tym tygodniu, czy bez względu na to, czy będzie chodziło o uczucie, o emocje, o sprawy zawodowo-bytowe, czy o sprawy sądowe, nawet bym wręcz powiedziała, czy też o sprawy zdrowotne, to myślę, że tutaj wszystko idzie ku dobremu. Myślę, że będzie jakieś fajne zdarzenie nastąpi, które podniesie Twoje wibracje, gdzieś tam zaczniesz się w końcu uśmiechać, bo ostatnio widzę, że Waga chodzi bardzo, bardzo smutna, ale jest tutaj wiadomość, tutaj coś przychodzi dobrego do Wagi. Coś dobrego, jest to wiadomość, która podnosi Cię bardzo mocno na duchu, odżywasz, tak jakby odżywa w Tobie ogień, moja droga, mój drogi, także moi kochani. Bardzo fajna energia, uważam, dla Wagi. Waga jest rosnąca. Widzę, że już któryś tydzień z kolei idzie Waga do przodu, bo tutaj były jakieś, widzę, rozterki, nerwy. Jedynie jeżeli chodzi o pieniążek, to Waga się czegoś boi, ale nie bój się, Waga, bo pieniążki, które przychodzą, są adekwatne. Nieźle, nie brakuje Ci, nie powinno Ci brakować. Także tak to, moi drodzy. Widzę, krótkie to czytanie, ale macie piękną energię, więc nic ująć, nic dodać, moi kochani. A przede wszystkim jakieś wiadomości od partnera, partnerki. Wiadomości mówiące o tym, że to wy, jednak wy i tylko wy, jeżeli jest to partner z przeszłości, jeżeli jest to partner, z którym się pogniewaliście, no to tutaj jest jakieś pogodzenie, to jest świętowanie, spełnienie waszego marzenia, marzenia waszego serca, tak, bo to jest tak, mi się tutaj, moi drodzy, pokazuje i tak naprawdę jest równe dawanie, równe branie. Myślę, że Waga, nawet jeżeli jest to ktoś z przeszłości, to Waga w jakiś sposób, być może to Waga pomaga byłemu partnerowi, czy partnerce, czy w czymś, w pokonaniu jakiejś choroby, w pokonaniu jakiejś przeszkody, pomoże w czymś, przede wszystkim pomoże i czuje się w tym, z tym wspaniale, czuje się z tym tak naprawdę cudownie, czuje się doceniony, no jak ryba w wodzie, po prostu pięknie się czujecie. A jeżeli chodzi o pracę, to nie bójcie się, bo sobie poradzicie, kochani, także tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie, do kolejnego czytania, buziaczki, hej, pa. Thank you.